już coś się wydarzyło. Czwarta w nocy. Jeszcze chwilę temu patrzałem ruch, natężenie ruchu na Google i wszystko było zieloniutko, nie? No, a tu patrzcie nagle, kurde, ile ciężarówek, jest cały sznur środkowy, prawy pas. I jakieś tutaj, kurde, utrudnienia nagle. Ni stąd, ni zowąd. No tu widzę, nawet na trzeci pas wychodzą, to pewnie coś tam świeżego się wydarzyło. Zgaduję, że tam jakaś kolizja. Albo coś gorszego. Godzina 15:30, będę zaraz ruszał. Nie bardzo się wyspałem, ale mniejsza o to. 3,5 godziny jazdy jakoś mam do celu i dopiero na 9, 10 rano mam rzutkę, także tylko tam się dochulać i można spać do rana. Zaraz będę live'a robił, także nie będę jakiś przebitek tutaj nagrywał przez ten czas. Aha, tak swoją drogą to więcej tych materiałów było na notce nagranych, tylko robiłem porządki na karcie, bo mi się miejsce skończyło, musiałem trochę pousuwać. No i przypadkiem, żebym pousuwał też te materiały, nie? Także spoko. Dobrze, dobrze zrobiłem. Port w Amsterdamie. Jeden z większych portów. Wszystko tutaj jest, kurde. Pociągi, ciężarówki, samoloty, statki. Czekam, aż mnie na rozładunek wezmą. Stałem 14 godzin. Jeszcze tutaj chyba postoję. Zawsze tutaj od ręki było, a teraz coś, nie wiem, może przerwę mają. Załadowałem, teraz sobie odjadę, zamknę na czapę. Zamknę. Czemu by nie? Ładnie zabezpieczone. Wsiadamy i jedziemy. Godzina odjazdu. Na 120. Tyle tylko do tego Helmstedtu dzisiaj dojechać. Sobie od razu tutaj w nawigacji ustawię punkt przelotowy, żeby mi pokazywało 400. A na luzie to zrobię dzisiaj. No, jeszcze 9,5 godziny jazdy ma. No to ruszamy. Ruszamy w rejs. Ale szatnęło. Dobra. Najlepszo. Jestem w miejscowości aktualnie Amstelveen. Dopiero mijałem Alsmir, wjeżdżałem z Alsmir, teraz jestem Amstelveen. I w tym rejonie kiedyś przekroczyłem prędkość, jechałem 50, tam chyba było 57 jechałem, coś takiego mi przyszło. No, a jest ograniczenie do 50 było. No i zapłaciłem 90 euro mandatu, także w Holandii to trzeba naprawdę się pilnować, bo tutaj mandaty są nieziemskie. Krótka przerwa na przekąskę. To jest dobre jedzenie, nie jakieś fit obiadki. Taka maszyna z Ukrainy sobie śmiga w Europie. A ciekawe jak się uda. Minuta do końca 4,5 godziny jazdy. I do parkingu właśnie zjazd 500 metrów. Widzicie, jak się tachograf na maksa dociąga? Teraz pytanie, czy będzie miejsce jakieś, bo to już 17 się zbliża. Zobaczmy. Jak myślisz, Bocian, będzie miejsce? Bocian mówi, że ciężko stwierdzić.
Co my tu mamy? 4,5 właśnie wybiło. No, chyba minutkę przekroczę. Którędy? No, tu trochę postawali tak ciasno, że ja tam nie wjadę. No i mamy problem. Chyba się gdzieś przytulę do kabin i najwyżej odjadę, jak ktoś będzie chciał. Nie wiem, co tu zrobię. Może tu się jakoś przytulę do tych kabin. Widzę, wszyscy pozasłaniani. Także chyba nie powinni zaraz ruszać. A jak będą chcieli zaraz ruszać, to im nie odjadę, bo nie. Co ja podjeżdżam komuś. Pauza, rzecz święta, nie? No oczywiście żartuję. Na własną odpowiedzialność. Kurde, tutaj ten gościu sobie stanął. I teraz, kurde, gdyby nie on, to by było super. Ale dobra, jedzie jakiś dafik. Zobaczymy, czy się zmieści. Chyba się zmieści. I widzę, jak się zabiera za to śmiało. No, dobra. Jakoś przetrwamy 40 minut. 30 minut. No, bo 15 już zrobiłem. Tutaj kolega z dalekiego wschodu chce sobie w moje miejsce tutaj wjechać, też pewnie na krótką pauzę. No, ale z tyłu Czech stoi i nie chce mu cofnąć, nie? Też byłem tam mu powiedzieć, o co chodzi, że on chce tu wjechać, ale nawet nie zrozumiałem, co on mi gada, ale coś. Chyba nie jest chętny do pomocy, także. A dobra, widzę, coś tam cofa. No, teraz musi ten kolega, imigrant, cofnąć i ja będę mógł wyjechać. To on sobie na moje miejsce wjedzie. Troszkę się tam nakombinuje, żeby tam wjechać. Bardzo dawno yerby nie piłem, no tak z 2-3 miesiące. Nie miałem tej rureczki, tutaj z sitkiem nie miałem i jakoś tak, kurczę, cały czas odkładałem na później, żeby sobie kupić. W końcu sobie kupiłem, zrobiłem. I bardzo przyjemnie mi się teraz pije po takiej długiej przerwie. Wchodzi jak masełko. Dobra. Auto chow w lewo. Jedziemy w lewo. No kurwa, co robisz? To ty nie widzisz, no czy o to ci chodzi? Ja, jeszcze za mną kolega jakiś. Tam chyba jakaś rajka wolna, czy mi się zdaje. No, busem w rajce, noż. Nie, to mnie zawsze rozwala. Jak busiarz sobie w rajkę stanie i zadowolony. O, tutaj na dupach coś. O, tutaj jakiś, kurczę, kontener. No, dobrze widziałem rajkę wolną, bo tam wjeżdża gościu. Dobra, także tutaj raczej przykucniemy już sobie. Za naczepami tutaj stanie. Jest tam jakaś raja. No, miejsca ma. Przejdzie śmiało. No ale jest trochę ciasno, no. Trzeba przyznać. Co, tutaj do lewej stajemy? Czy tu jest rajka? Nie ma rajki. Dobra, tutaj do lewej. Do lewej sobie tutaj staniemy. Tam do prawej będą się wyciągać. Także tutaj do lewej lepiej będzie stanąć.
Tam widzę, ktoś chodził. Zaraz za naczep ktoś tam wyszedł, dwóch ludzi. Nie lubię tak, bo się zawsze stresuję, że kogoś tam najadę. Dobra. Wyjdę, tylko zerknę, czy jest ok. No, także stoję ok, wszystko, lustereczko jeszcze złożyłem w razie co. Ale przejazd tutaj bez problemu będą mieli. Także możemy zakończać. Na 156 zakończenie. No i gra. Kończymy na dziś. Prysznic szybki i do spania. No i wyjeżdżam właśnie po pauzie z tego Otohofa. Nie poszedłem od razu spać po prysznicu, bo jeszcze mecz kurde był. Sobie jeszcze mecz obejrzałem i tak po północy zasnąłem dopiero. I ruszam właśnie, jest za 10:08. No ale mi się nie spieszy, bo mam na jutro, a do celu ile? 437, także tutaj w ogóle nie ma. Aha, bo będzie chyba jeszcze mniej, bo mnie tutaj prowadzi przez 14. Ja tamtędy nie będę jechał. A nie, dobrze mnie prowadzi przez 13. Na Olszynę. Szkoda, że już patatajki nie ma, by było śmiesznie. Byśmy jechali, byśmy nagrywali, jak się skacze po tym. Nie wiem, czy słychać po głosie, ale kurde, grypa mnie już złapała jednak, nie? Takie miałem lekkie objawy na początku tygodnia, jak wyjeżdżałem. Ale ostatnie dwa dni było ok. Myślałem, że tak już zostanie, ale... I rozbity jest ten katar mam. Także nie ciekawie. Bardzo ładna jesień. Taka fajna tutaj landówka, drzewa złote. Kurczę, no ja jestem jesieniarz. Jesieniara jestem i mi bardzo się podoba jesień. Jak dla mnie najładniejsza pora roku. Chociaż kurczę, mógłbym się z wiosną kłócić. Trudno teraz mi stwierdzić, co jest dla mnie ładniejsze, wiosna czy jesień. Ma to swój urok. Powinienem lewym pasem jechać, tiry na tory. W tych wschodnich Niemczech to te miasta troszkę takie podobne do polskich są, nie? Jeśli chodzi o wygląd tej architektury tutaj. No. Nie chcą jechać. Trzeba obudzić człowieka. Różowa beczka. Chciałbym taką. Siemiałbym beczkowo zamieździć. No i już z miasta wyjeżdżamy i dalej już tylko Burg, Gentin, Brandenburg i wracamy na szlak. Charakterystyczna droga na wschodnich Niemczech, to tutaj często na landówkach można spotykać takie łaty polepione, nie? Ale jakoś to jest sensownie tutaj połatane, nie? Jakoś równiutko, symetrycznie. No i żeśmy dojechali do punktu kulminacyjnego. Dyskusję wchodzi. Jeden się boi jechać po krawężniku, drugi go jebie. No, taka sytuacja. No, także kurczę, widzę w stronę Hanoweru, to tutaj więcej osób się pcha. W sensie większy ruch jest w stronę Hanoweru, widzę. Patrzcie co to. To już tak kurczę od dobrych 5 kilometrów.
To jeszcze 15 km tego landu aż do dwójki. Tam już jest otwarte na tamtym wjeździe. Takiego czegoś to ja żem chyba jeszcze nie widział, nie? To jest dobre 20-30 km takiego kotła, nie? Masakra. Kolejka jak na Świecko, kurde, w 90. Przed chwilą tu na radiu mówiłem. Myśmy stali niestety w stronę Berlina, jadąc z Wujko też staliśmy swoje. To przed chwilą na radiu powiedziałem, ja współczuję jak komuś. Wiesz kolego, ja ruszałem. Tu przed chwilą im na radiu mówiłem, że ja współczuję temu, któremu się tutaj zachce. Dwójki, kurde, jak przyciśnie kogoś. Się śmialiśmy, że pełno koszy tutaj jest, zawsze można na kosza przysiąść. Katastrofa. No i dojechaliśmy do dwójki. Na szczęście bez żadnych przeszkód. No i zaraz będziemy mieli. Panie na tym moker, kurde, i tam się tutaj odpowiedź. Mam bite w nawigacji i stoję jak idiota, bo nie mogę tam zjechać do tego skrzyżowania. Będziemy mieli tutaj odpowiedź na pytanie, co słychać na A2. Nie objazd, tylko stać na autostradzie, bo objazd tak samo, wszystko stoi, tam macie... Wszystko stoi, ale w kierunku Burga, w drugą stronę można pójść, bo to nie ryzykuje tej szampana. No to właśnie, trzeba w stronę Burga, wystarczy w drugą stronę jechać i przecież się też objedzie drugą stroną do Magdeburga. Dobra, gdzie jest Burga, ale nie wiem czemu nikt tu nie jedzie. No i rozładowałem nasz ładunek z Polski, znaczy do Polski, jesteśmy w Polsce, rozładowałem i jadę na bazę, tak jak się domyślałem, ale od razu załadunek i wylot, także do domku nie zaglądnę niestety. Miałem małą nadzieję, ale nadzieja matką głupich. Nie, no wiadomo, na 2 tygodnie mam wyjazd, no to nie ma co się nastawiać na jakieś przejazdy przez dom. No i wyjechałem. Ale może nie do domu, ale ogólnie fajnie, że do Polski w tygodniu zajeżdżam. Do Polski to fajnie wjechać, u siebie to u siebie. Można sobie do baru zajechać, zjeść dobrze polskie jedzonko. Zaopatrzyć się jeszcze, jeśli coś zabrakło. Jak tu przyjechałem, to się pomyliłem. I tam chciałem wjechać. O, tam gdzie tam ta taksówka teraz wjeżdża. Musiałem sobie cofać na czuja, bo wiadomo, nie wiem czy coś się jedzie, czy nie. Się zaciska zęby, zamyka oczy i się cofa. No. Tędy w lewo. Troszkę choroba mnie dzisiaj puściła. Nie czuję się tak źle jak wczoraj. Że to dobry znak. No, raczej zwykłe takie przeziębienie. Oliwka dziewczyna mnie moja zaraziła. Tylko że ona gorzej to przeszła, nie? Także myślałem, że ja też będę źle się czuł. Bo miała gorączkę, 39 stopni, ból gardła, kaszel się dusi, a ja tylko taki rozbity jestem. No, tutaj sobie na Orlenie po lewej pauzowałem na noc. Tutaj jest Circle, tutaj jest płatny, a tutaj jest darmowy i tam sobie stanęłem. Właśnie mija miejscowość, w której kiedyś jeździłem w jednej firmie przez 3 miesiące. Ale to jest akurat na osobny materiał historia. O, a do bazy stąd jeszcze mam jakieś 10-15 km, także zaraz będę na bazie. Zobaczymy jak szybko to będzie załadowane. Także się... Chociaż uda mi się dzisiaj jeszcze z wybranką spotkać, co jest bardzo fajne. Tak przy 2 tygodniach rozłąki, w połowie wyjazdu się spotkać choć na chwilę, to jest naprawdę dużo, nie?
Oliwka mnie odwiedziła. No, pół godziny pauzy miałem, to chociaż tyle mogłem się zobaczyć z moją Lubą. A sprawa wygląda tak, że teraz jedziemy do lasu. Chłodnią w lesie będę ładował, ale w Niemczech. Na bazie puste opakowania wziąłem i w lesie pełne mi załadują. Jedzie moim samochodem. Także, ale się dowiedziałem, że to szybkie kółko na Holandię, znaczy szybkie, bo na weekend nie zdążę wrócić. Znowu będę na powrót ponoć ładować. Także weekend gdzieś tam przestoję za granicą i w poniedziałek wrócę. Zarazem fajnie, ale zarazem też przykro bardzo, nie? Fajnie tak się zobaczyć. Ale z drugiej strony smutno, że znowu trzeba się rozstawać. Pojechała kochana. Dobra, my tutaj w lewo będziemy jechać. Znowu tą pipidówką. Tutaj mam pineskę, gdzie muszę dojechać. Powiem wam, sztuką nie jest do lasu wjechać. Sztuką jest z niego wyjechać, się nie zakopać. Dobra, gdzie ten wjazd? Oczywiście nie jest mój to pierwszy raz, właśnie. Często tutaj musimy jeździć jesienią. Dobra, przejedzie Mercedes i dajemy w prawo. Ujejaj, chyba za lekko się wyciągłem, czy nie? Dobra, damy radę. Ten wjazd tu jest taki stresujący. Co, przejdę? Czy nie przejdę? Dobra, to są same krzaki, bo już myślałem, że tam jakieś są przeszkody. No to tylko krzaczki, także koła sobie z nimi poradzą. Dobra, na styku. Z podniesioną osią to nie ma szans, żeby ktoś wjechał. Tutaj jest spoko droga, nie? Tutaj to się bez problemu przejeżdża. Tylko zaraz trzeba będzie zjechać. O, to tak będę musiał w lewo skręcić, także tam już może być błota trochę. W sumie nie widzę, żeby było mokro, żeby padało w ostatniej nocy. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam tragedii. Tak się lasami jeździ, żeby sobie ominąć opłaty drogowe. No i tutaj w lewo trzeba. Lecę lasem, lecę polem, nie pierdzielę się z wiatolem. O, takie kiedyś powiedzonko słyszałem. No i już jesteśmy, ładuneczek czeka. Bocian jak lata. Się zakręcił jak w karuzeli. Ale tutaj korzeni pełno. A tak, trzeba na manual, niższy bieg. Oczywiście jak będzie bardziej tak błotnisto, nie? O, i na przykład drugi bieg, czy tam pierwszy i 15 tysięcy obrotów. Co ja gadam, 1500 obrotów na minutę na stałej, tak, na stałej prędkości jechać. To jak już zmieni ci bieg, to już kaplica, nie? Koła zwolnią i się zacznie kopać.
tam pracują, ładują, ściągają, a ja sobie grzybki zbieram. Tak to ja mogę pracować. Już trochę mam, a chodzę 10 minut. No jest co zbierać, jest. Tylko szkoda, że nie mam wiaderka. Plastik to ja nie lubię zbierać. Reklamówkę nie powinno się tak zbierać. No ale jak nie mam wiaderka, to co? Muszę sobie tak zbierać. Dlatego lubię tutaj przyjeżdżać. Zawsze tutaj jesienią przyjeżdżam i jest co zbierać. No grzybów tutaj jest co niemiara. Kurczę, tam już mam ochotę wysiąść, zebrać, tam taki duży widziałem podgrzybek był. Kolejny, kurde, tutaj jakie są wielkie. Tylko że jak tu się zatrzymam, to już chyba nie wyjadę. Bo tu już się zaczyna takie błotko. Ja tutaj wykręcę w prawo? Zresztą już mam tyle tych grzybów, że ja już nie wiem co z tymi zrobię. Dobra, przejdzie. Już nie wiem co z tymi zrobię. Dobra, to już można jechać normalnie. Jest taki żwirek tutaj. Utwardzona droga. No, kurczę, nawet nie wiem jakie powieszę. Ja kurczę 15 minut je zbierałem i tyle ich jest. Ale wiecie jak to grzybiarze mają, widzą grzyby, no nie odpuszczą, no. Ja bym tutaj chodził, kurczę, codziennie, całe dnie tutaj spędzał. Dobra, muszę włączyć trakcję. I dajemy w prawo. Kierunkowskaz dla dzików jeleni, żeby wiedzieli gdzie skręcam. Nie odpuszczę, ja nie odpuszczę. Nie ma szans. Kurde, one całe przemoczone. Maślaki to są. Dobra, nie będę maślaków zbierał. Tu nic nie będzie z brzegu. Tam coś jest. Tu takie dwa ładne. No po prostu ja będę chory, jak takie grzyby ominę, wiecie o co chodzi. O, tu już jakieś robaki go jedzą. O. Wynocha, to mój grzyb. Cholera, jakie grzybobranie. Jestem zadowolony. Przezadowolony. A są tu jeszcze, nie zauważyłem. Teraz jak wsiąść. No, a teraz wyjeżdżamy. Zobaczmy jak mi pójdzie. Cyk, kierunkowskaz. Coś jedzie daleko. Zdążę jeszcze. Łatwiej wyjechać jak wjechać. No i ogień na Holandię. 4,5 to jutro, no jutro na 4,5 dolecę. No jak dobrze pójdzie, to jeszcze zdążę załadować.
te Niemcy takie fajne drogi mają, nie to co w Polsce. Jakieś dziurawe, polepione. Jak takie coś słyszę, to wyobrażam sobie tą część Niemiec, jakie tutaj mają. Wcale nie lepsze. 50 metrów skręć w lewo. No, no tutaj już fajna droga na autostradzie, to wiadomo. Wjedź na autostradę za 300 metrów. Ładne tam niebo, takie, taka poświata jest fioletowa. Uwielbiam fioletowe zachody słońca. Znaczy teraz zniknęło za drzewami. Ale chwila, moment, wyjedziemy. Mijemy te drzewa. Oczywiście budelówki już się świecą. Może teraz będzie widać. Na kamerze, finalnie na laptopie zobaczę, jak sobie przegram to. Jestem aktualnie w Niemczech. Już wczoraj rozładowałem i załadowałem się w Holandii znowu do tego Bolesławca. I tak się złożyło, że jednak do domu dojadę dzisiaj. Jest sobota, także będę dzisiaj w domu. W porze obiadowej jakoś i sobie w poniedziałek pojadę, rozładuję i dalej gdzieś w trasę. Zapewne kolejne kółko na Holandię, bo tak teraz sezon jest. A nie nagrywałem nic u tych Holendrów, bo nie było w sumie co nagrywać, znowu to samo pokazywać. A grzyby? O, proszę bardzo, ja mam całą kabinę teraz zawaloną. Najsmutniejsze jest to, że nie mogę nawet tego aromatu poczuć. Przez ten katar całkowicie już smak i zapach, smak i węch całkowicie straciłem. Przez dwa dni już było lepiej, a dzisiaj to jak mnie dopadło, to jeszcze mi gardło zaczęło boleć. A teraz idę wziąć prysznic, pauza 45 minut, coś się zje i dalej się pojedzie. Tutaj mamy jakiś gości w tej kijance małej, mi jadą 60-70. Zobaczymy, czy teraz uda mi... A, dobra, zjeżdżają. Chciałem zobaczyć, czy uda mi się ich tutaj wyprzedzić. Pod tą górkę. Na razie. Próbowałem na długiej, prostej, ale już z daleka samochód zobaczyłem, a... Nie ufam tym osobówkom. Nie wiem, czy on zaraz nie przyspieszy. Już kiedyś miałem sytuację, że... Wyprzedzany zaczął mi przyspieszać i prawie na czołówkę bym poleciał, także... Od tamtej pory się boję tak wyprzedzać. 80 km do bazy, klamota zostawiam i do domu odpoczywać, kurować się. No i jestem już w Nowej Soli. Godzina 14 zaraz, no to fajnie wyszło. Jak mam zjechać za taki krótki weekend, to fajnie, że chociaż o takiej porze, a nie wieczorem, nie? Bym miał tylko niedzielę. A w poniedziałek nad ranem już trzeba wyjechać, to bym tylko troszkę odpoczął w tym domku, a tak to jeszcze dzisiaj mam cały dzień. No akurat niecałe 40 minut jazdy mi zostało. No i tak od 3 dni jeżdżę z tymi grzybami, nie? Już podeschły trochę. Jeszcze w domu je powieszę i na święta będą gotowe do
przyrządzenia. Dobra, już wam mówię, jaki wynik. Dwa kółka na Holandię, 3650 km. ...46 godzin jazdy. Zacząłem w niedzielę wieczorem, no i kończę teraz w sobotę. I w poniedziałek znowu pojeżdżę, znowu się coś ponagrywa. Tylko mam nadzieję, że trochę się coś zmieni, że nie będzie tego samego ciągle. To bym miał co nagrać, a tak znowu to samo nagrywać, to będzie nudne chyba, nie?